Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic. Czy lecimy dalej? Słuchajcie, widziałem, że pisaliście, że to jest dramat, co zrobiłem, że tylu straci strzelców, to będzie mnie bolała dupa. Zobaczymy, może będzie, może nie będzie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, na razie grajmy. Leci jak leci, słuchajcie, w najgorszym wypadku to przegramy. O Jezu, wielkie mice, w sensie... Ja rozumiem, że też dużo osób chce pomóc, chce być, wiecie, takie fajne, pomocne i tak dalej. Ale też nie napinajmy się, słuchajcie, to jest tylko gra. Jest taki słynny tekst takiego hokeisty jednego, rosyjskiego chyba, tak mi się wydaje. It's only the game, why you have to be so mad? No więc właśnie tak. To jest tylko gra, słuchajcie, naprawdę nie ma co się napinać. Dziękuję za uwagę ze smokiem, faktycznie powinienem trochę więcej agresywniej grać błękitnym smokiem i na nim tankować obrażenia, jeśli już, na kimkolwiek. Dziękuję za uwagę. Faktycznie mam do dupy z łucznikami na tym etapie rozgrywki, bo wytraciłem wszystkich, strzelców również, więc to może zaboleć. Gram też wolno. No zdarza się, jejku, zdarza się. Słuchajcie, zdarza się i najlepszym. Trudno. Najwyżej zagram wtedy solo sobie któregoś razu i po prostu dojdę do jakiegoś momentu i to wszystko. No. Tak się też zdarza, wiecie. Granie na let's play ma też swoje pomiot czeluści. Alright. Czego by zacząć? Prayer? Ty palisz jego, ty zatrzymasz jego. On nie powinien mnie zabić 70 razy 7. Może tak, może nie. Ale raczej nie powinien mnie zatrzymać. Za 120. Spokojnie. Więc jest dobrze. Powinienem był rozdzielić jednorogi chyba na staki jedynkowe. Więc tak, to jest jakiś tam mini problem. Oczywiście, ale dobrze, idzie całkiem przyzwoicie, młodzieżowo. W sumie tych skrzyneczek faktycznie nie powinien być expo, to muszę o tym pamiętać. Cóż to za krypta? Wow. Groźna. No dobrze. Wychodzi z poczką. W sumie tą szybką walkę powinienem był wrzucić, tak teraz o tym pomyślałem. Trochę przyspieszyłem tę rozgrywkę na nagraniu. Po co straty? Po co straty, moi drodzy? To zapnę, żeby ich zmusić do tego, żeby podeszli oni do mnie. Oby morale nie wyszły, a mogą wyjść. Dobrze, nie wyszły. Chcemy tankować drzewcem? Nie, ja sobie smokiem spalę dwóch, ostrzelam, będzie dobrze. Tak, będzie dobrze, patrzcie na to. Hop, to będzie huch i huch. Huch. Nawet nie ma takiej potrzeby i po prostu starczy tu. Dobrze. Ale tym, że mieliśmy też prędkość ruchu, troszkę ich poniekąd sforsowaliśmy do tego, żeby przyszli. Myślę, czy wrzucić te... Ja mam dowodzenie, mógłbym wrzucić was w gruncie rzeczy, teraz tak o tym pomyślałem. Troszkę sforsowaliśmy, żeby oni poszli do nas. Tak się zdarza. Tydzień orła. Dobra, wiesz co, to w ogóle zbierze już mój drugi bohater, ja już się w to nie będę babrał. A, no pewnie o to wam chodziło, nie? W etach diamentowych? Zupełnie nie ma takiej potrzeby. Zacznij tylko od slowa i starczy. Ile robisz na atak? Trzy tysiące obrażeń. Brzmi jak uczciwy handel na moje. Komputer chyba po prostu lubi wlecieć, wiecie, w pierwszym ataku od razu. Stąd też zwykle wykazuje mi straty. Bardzo ładnie. Surowce. Leć dalej. Menduski. Bardzo dobrze. No i gdzie jest teraz wyjście w takim razie tutaj, bo to może troszkę nam zabrać. To jest czasu. Oddaj turę. Dobra. Puszka. Nigdy nie możesz się czuć bezpiecznie. Elfów. Ile komputer tam stracił? Poczekajcie. Ile komputer tam stracił? Bo nie pamiętam. Jeszcze raz powtórzymy te ruchy. Tu sobie zapiszę, żebym wiedział. Bo nie pamiętam, czy on lepiej tego nie zrobił niż ja.
Coś co wątpię, szczerze mówiąc, ale... Bez straty smoka to zrobił. Kurwa, królestwo za blinda, co? Sięga ten chujek mały. Nie masz odporności na tarczę ogniową. No nie, go nie chcę stracić. Dzisiaj on mi zrobi krzywdę na smoku. Trzeba dać white'a i nocy. Masz trochę tego ruchu, nawet na slow. Prayer niech wejdzie. Jeden elf. Dobrze. Tam leć. Blind. Zajebiście. Teraz ty. Domykasz. Domykasz. 23 elfy. Może boli, może nie. Wewnętrzny monaster. Skarb. Jakoś tak liczyłem na coś więcej. Nie wiem czemu. Kane. Chodź z nami. Tutaj jest trochę wojska. Okej, gitarka. To mamy, to mamy. To jeszcze zbierzesz. Palda, kleć dalej. My to. Dobrze, że mamy surowców, co? Ale tak jak patrzę w tym tempie, to mogę mieć spore problemy, żeby dojechać Andariel, bo zakładam, że ona będzie raczej silna. A mam masę wojska wytraconego. Może zaboleć. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam będzie szła gra. Na razie jest ok, akceptowalnie. Czarnego mam, nie? Podkowa demona, a to miłe, dzięki. Katakumby. No dlaczego? A, bo ty nigdzie nie sięgasz. No dobra, muszę rzucić. Szkoda trochę, bo nie chciałem manę marnować. Kurde, brakuje mi teraz zdolności z piątki, nie? Z tą regeneracją many, oni mieli, taka była w piątce. Mroczny rytuał to się nazywało, że poświęcało się trochę ruchu i się dzięki temu regenerowało. To było fajne. W sumie nie musiałem zużywać many, to jest tak, jak nie myślałem. Kurwa, rdzawe smoki. Na to pedałki, no. Tu co było? A, jakieś rzeczy. No dobra. Okej. Nie pokonasz raczej pani Andariel. Nie ma nieduże straty. Dobra. A to leci, co? Pieprzni. Blind. Teraz od góry. Dlaczego nie ugryzłeś dwóch? Powinieneś było ugryźć dwóch. Przepraszam was bardzo. Hop, lecimy jeszcze raz. Źle uderzyłem, zawsze mam z tym problem. W sensie... Znam mechanikę działania, tylko zawsze popełniam ten sam błąd. Jeszcze raz. Dół. Góra. No, blinda nie było. I teraz chyba tak i powinno zadziałać dobrze. O, właśnie. O to mi chodziło mniej więcej. W tej turze nie atakuj, za to atakujesz... W tej turze, tutaj,
Teraz ty dopalaj tutaj. Przygrzmoć. Chociaż bez sensu. Go chciałem zwolnić. A tak to może mi chuchnąć smoka. Czy ty chyba nie dolecisz? Ty możesz dolecieć chyba tylko. Ale szczęście nie lecisz w niego. Dobra. Mi się bardziej mi boli chyba ta rdza nakładana. Fajnie, fajnie. Bez straty strzelców. No i myślę, że zrobiłem to lepiej. Zapisz grę, co się wydarzy. Jak wezmę tę puszkę Pandory przed walką. Przyda mi się drobne wsparcie. To prawda, przyda mi się. Wezmę jeszcze to. W oddali dostrzegasz wielkiego demona o kopytach diabła i postaci kobiety. Mówisz do swoich ludzi. Tak, to on, Andariel. Teraz nie ma ucieczki. Trzeba z nią walczyć. Po tych słowach twoi ludzie, mimo twojej odwagi, tracą język ducha, obawiając się nieznanego. Trzeba było tu przejść, Ignacy. Te puszki Pandory nie zabrałem, aby to nie zabolało. Zapisz rozgrywkę i zobacz, co tam się wydarzy. A, grubo. O, wow, wow, resistance. Weszło tutaj jeszcze resistance. Nieźle. No tam po łuczniku, kurwa. No ten mi zamiata łucznika całego. Tak stracę smoka, tak tracę, kurwa, całą resztę. Airshields. Zdobył szał, szał. O kurwa. 2 do 3, montuj. 3 rdzawki poszły. Uff, ale zapierdoli. Nawet na pechu go porobiłem. Kurwa, co dalej? Wieście hapsów, ale źle. Tak, muszę zrobić. Jeżeli go nie chcę stracić, ty zamontuj tego. Jeszcze peszek. Maria peszek. Kurwa, źle wszedłem, patrzcie na to. Ale zjebałem. Kurwa. Z takimi stratami to ja się zesram na rzadko. Jedyne co mi gra to smok jeszcze teraz. Jedyne. Po co ja to rzuciłem nawet nie. Istnieje dosłownie minimalna szansa, że to wygram. Zablokuj to. Kurwa, on teraz tu wejdzie. A zjebałem to. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Myślę, czy sobie nie zagrać tej mapy od nowa. W sensie, czy faktycznie te za duże straty nie były złe. Myślę o tym teraz. Czy nie zrobić tej mapy od zera sobie teraz. Mając to wszystko na uwadze i trochę bezpiecznie grać ewentualnie od któregoś ze wcześniejszych save'ów. Dobra, tak, tak zrobimy pewnie. Znaczy poczekam jeszcze na wasze opinie, wiecie co? Dzisiaj będzie po prostu krótki odcinek i to wszystko. Ja sobie zobaczę poprzednie save'y, w którym miejscu się znajdują i gdzie zrobiłem błędy w rozgrywce.
I zagram to jeszcze raz, pewnie sobie, bo mam faktycznie za duże straty. Jeżeli ja już tu takie akumuluję straty, to obawiam się, że... Dajcie znać, czy jeszcze gdzieś mogłem zebrać więcej jednostek i czy wam się wydaje, że to była kwestia strat, że doszliśmy do takiego momentu, czy nie. Ja pewnie zagram sobie to solo, jak zagram solo, to trochę bardziej się skupię, myślę, i dojdę do tego momentu chyba troszkę lepiej. Więc napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i tyle. Ja wam dzięki wielkie dzisiaj i widzimy się jutro. Bajo!